Dzień dobry, poniedziałek, 14:30. Zaczynamy sobie od restauracji. Tak, dokładnie, na Izaka. Gdzieś, gdzie ja mógłbym zacząć dniówkę, jak nie tam, albo w macie na kąciku. Doszedłem do pewnych wniosków, że te baterie w GoPro, one już trochę pizdę dostały i ja muszę zejść z rozdzielczości. Nie będę nagrywał w 5.3, tylko w 4K. Co za tym idzie, nie jestem w stanie nagrywać Hyperview, bo musiałbym nagrywać w 50 klatkach. Kurde, jak fajnie, czyste ulice. Zajebiście. Ej, halo, tu ścieżka jest. No dzisiaj mam w planach zrobić 13 zamówień i zgarnąć tego bonusa na 4 dychy. No i wyłączyła się ta jebana kamera. No nawet 4K się nie nakrata jak trzeba. Ja nie wiem. Wydupcę tą kamerę. Będę z iPhone'em jeździł na klacie. Zrobię takie szeleczki na iPhone'a. Dobry. 335 mam globo. Jeszcze chwileczkę trzeba zaczekać, co? Dobra, to ja wyjdę, bo tu za gorąco. Nie wiem, o co chodzi, bo... Nie wiem, zamówienie 335. I mam delikatne wrażenie, że ten ziomość to wziął. Bo mi się zmieniło na czas oczekiwania 7 minut na kolejne zamówienie. To znowu niby za długo czekali na mnie? O chuj chodzi. Dziewięć, sześć, dziewięć. Jakie? 969. To już pakuje. Kurwa, strach stać pod tymi kamienicami. Ja nie wiem, że nikt kurwa tego nie kontroluje. Ja rozumiem, na jakimś zadupiu czy gdzieś, ale kurwa, rynek, centrum Krakowa, kurwa, i można wyłapać kawałkiem kurwa bryły lodowej na łeb. U mnie to pół biedy, bo mam kask. Dopóki kurwa nie dostanę w bark, to jest git. Ale turyści w kaskach kurwa nie chodzą. No, nawet planty dietlowskie przejezdne już nawet dzisiaj. Bardzo fajnie. No i dobra, jedziemy na rynek. Za tamto zamówienie dostałbym tylko 4 zł więcej. A ile dalej musiałbym jechać? No, a już nie mówię o tym, że tu za chwilę wpadnie kolejne zamówienie, a stamtąd musiałbym się wracać gdzieś w tym kierunku i to dobre 3-4 km. Kurwa mać, całą szerokością najlepiej kurwa iść. Ja pierdolę. Zobacz z tej ścieżki, człowieku. Jest kurwa podupcone. Jest kurwa gorzej jak weekend. Kurwie. Karczma, podwórko, maryny. Tak, słucham? Halo? Człowieku, ja mam czasy, w pracy jestem, ja pierdolę.
Proszę, pomoże mi pan? Słucham? Pomoże mi pan? Potrzebuję znaleźć karczma podwórko Maryny. A proszę tutaj. Bo mam dostawę i nie bardzo mogę znaleźć. Wszyscy nie mogą znaleźć, po co mi wystawili zresztą. Zaraz też mi po lewej. Dobra. A, tu dobra, super, dzięki piękne. Dzień dobry. Mam do pani Wiktorii dostawę. Mam 38 zł. Dziękuję pięknie. Nikt nie może trafić, co go tam wystawili, żeby naganiał ludzi. No spoko. No dziwnie schowana knajpeczka. Już nie wspomnę o drzwiach. Mają taki dziwny profil, że wygląda jakby trzeba było je pociągnąć, żeby się otworzyły, a nie pchnąć. Nawet kartkę wywiesili, żeby pchać, a nie ciągnąć. Dzień dobry, VW i JB. O. Okej. No co, zajebali mi windę. Chyba schodów nie ma. Ja pierdolę. No kurwa, żeby schodów nie było. Co za kurwa. Co w takiej sytuacji, jak jest to kurwa pożar? Schodów nie ma. Co kurwa, winda nie działa? Odłączają zasilanie i co oni kurwa z okien skaczą? Do widzenia, dziękuję. No, kolejna rzecz, która się sypie w rowerze, to jest tylna przerzutka. Nie wiem, czy to jest hak wykrzywiony, czy ślimak już taki pogięty, ale chyba ślimak. Czyli kolejny wydatek się szykuje. Kurwa jebana mać. Jaki kurwa wystrzelony chłop, ja pierdolę. Kurwa, jebane ćpuny za kółkiem. Ja pierdolę, jaki to jest ruch w dzień. Kurwa, wieczorkami to ja se wchodzę jak pan w Torontko. Dokładnie tak, no. Dziękuję bardzo, do widzenia. No i dobra, lecę na cmentarz rakowicki. Gdzie ja w ogóle jestem? No, Wrocławska. A siedeczko zakręciłem. Kurwa, nigdy tędy nie jechałem. Mapa mi każe tu jechać. Nie wiem, czy to jest w ogóle przejazd jakiś. No, elegancko się wjebałem. No to kurwa nieźle mnie prowadzi. Ja pierdolę. No ale dobra, już wyszliśmy na prostą. Ja miałbym tam jechać niby na 29 do góry. Ale coś im się pojebało, chyba że ja nie jestem samochodem. No i trochę mnie wyruchali, kurwa, że tak powiem. Bo ja się muszę dostać. Teraz co, na górę jakoś tam, kurwa. Ja pierdolę. Nie wiem, czy da mi coś tu, że tu przejadę. Chuja mi to da. Zadupcam kurwa tam do przejścia. No to będzie kurwa 1,7 km. Gdzie 2,5 tym razem. No i będę musiał zapierdalać tam po schodach do góry. Dzień dobry.
się upewnimy. Tak, to jest pana. Dziękuję bardzo, do widzenia. Jakaś rączka, coś kurwa, jakbym się tak mijał z lewej, tym cię rozjebał, chłopie. Jeszcze trochę śniegu jest, da się przejechać. Dzień dobry. Proszę bardzo. Dziękuję. Dzięki, do widzenia. $50 w 2 godziny. Ja mam jechać na Olsze jeszcze, tak? Taki chuj. Zaraz zmieni się opłata w tym jeździć, kurwa. Trzeba się zastanowić nad tym Uberem. Może tam faktycznie byłoby lepiej. Customer z Biedronki na szlaku. No i co, zamówienie było gotowe. Teraz przydzielili mi jakieś pakietowe. I liczba zamówień do odbioru 0. Co to kurwa ma być? Co mam tu stać teraz 12 minut, jak chuj? 239 i 472. Żyje? Spoko, żyje? Okej. Jest, okej, jest. Trochę ręka. Thank you. No i co kurwa? Drugą rękę mam rozdupconą. I kurwa nogę. Spodnie do wyjebania. Ale widzicie, widzowie, kurwa? Był betonowy kurwa supeczek. I wykurwiłem lekko ogłówką w niego. W sumie daszkiem. A jakbym nie miał kasku i pół metra dalej, to bym rozdupcy łeb. Też kurwa lodowisko, ciężko kurwa piaskiem posypać. Pierdolone kurwa chuje. Kurwa kolano mnie boli. Z tego wszystkiego zapomniałem, co ja w tym plecaku wiozę. A, biedra. To chuj. Nic się nie wylało. Dobrze, kurwa, że tramwaj nie jechał. Jak jeszcze pod tramwaj wpadł, to ja pierdolę. W gazetach by pisali o mnie. Kurwa, przecieka mi wszystko przez te spodnie. Dziękuję bardzo, do widzenia. Jeszcze ta prawa musi być rozjebana, kurwa. To klientom towar podaje. Mogę też wydać, co wygląda. Kurwa, przecieka, ja pierdolę. Gdzie jest znowu ten kurwa przycisk? Ja pierdolę. Kurwa, szukanie, kurwa, by nie mogło być. Dobra. Trzeba będzie jeszcze poczekać. Dobra, a jak długo? Słucham? Jak długo? Na pewno już panu powiem ile. 10, 15 to minut. Uuu, to długo, dobra, dobra, dzięki. Dobra, dobra, dziękuję.
384. 384. Dzięki. Zostawiam ci stopę do 44. Pytam się mojej dzisiaj, jak tam pogoda, a mi mówi, że jest 7. Potem spadnie do 5. No ale nie wspomniała, że ma padać. Ja wiem, że pytałem o temperaturę, a nie o prawdopodobne opady. No ale mogła nadmienić. Wkurwiłem się po tej wyjebce, kurwa. Nic z niego domu. W ogóle jakieś pojebane trasy gdzieś tam, kurwa, pod Balice, kurwa. Galeria Bronowice. Gdzie ja do Galerii Bronowice pójdę z taką rozjebaną nogą? Kurwa, spodnie te dziurawe. Krew się leje. Tu miałem przyjechać, czy nie tutaj? Tutaj. Piętro 10. Jak piętro 10, to trzeba się przypiąć. Ja pierdolę, ile mieszkam na starym domofonie. Dziękuję, do widzenia. Dziękuję, do widzenia. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Wstrzymam się na razie z zakupem tej przerzutki. Spróbuję ją, jak wrócę do domu, podprostować. Rzucę okiem na ten hak. Jeden, no. Dzięki, na razie. Halo, dzień dobry, wie pan co, jestem na miejscu, tylko nie wiem, czy recepcja mnie wpuści, żeby gdzieś tam do pokoju iść. Czy pan zejdzie na dół? Dobra, to bardzo bym prosił. No, dzięki. Dobry. Dobry. Zawsze każą dzwonić do klienta w hotelach, to wolę zadzwonić, nawet nie wchodziłem. Dzięki bardzo, do widzenia. A, to jest elegancko, lód z błotem. Wszystko jest na tej kurwa drodze. I te pierdolone, nieszczęsne szyny. Korean chicken, tutaj. $180? Do widzenia. Co ta kurwa z dachu napierdala takimi brywami? Tak się fajnie dzień zapowiadał. Cieplutko, bez wiatru. Bo się musiałem na jednym z pierwszych kurwa zamówień rozdupcyć. Dzięki, do widzenia. Daje mnie. To ta sama szopka co wczoraj. Ciekawe, który ważniak przyjechał. 9 km. Wreszcie są pojebani chyba. No, ja też będę czekał z pół godziny na przepisanie za mnie. Ich pierdolę ich. No, kurwa, no jak na rowerze, kurwa, 10 km. No jebnięci są. Dostawę mam do Ruslana.
Trafił mi taki przebiór z kornera. Dzisiaj możliwe, że ja jemu wiozę zamówienie. Dzień dobry. Ja mam 8B i 1Q. No cóż, pierwsze wydamy, jedziemy z drugim. No otwieraj, otwieraj. Tu gdzieś. Pod trójkę. Nie, pod dziewiątkę. Dzień dobry. Jedna. I drugie. Przepraszam bardzo. Dziękuję, do widzenia.